לכה דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה, שמור וזכור בדיבור אחד, ישמיענו אל המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה, לקראת שבת לכו ונלכה, כי מקור הברכה מראש מקדם נסוכה, סוף מעשה במחשבה תחילה, מקדש מלך עיר מלוכה, קום יצאי מתוך אפך, רב לך שבט בעמק הבכה, והוא יחמול עלי חמלה. Chciałbym powiedzieć, zanim powitam gości, że dla porządku tylko, że bohaterami poprzednich spotkań Ida Kamińska, Hanna Arendt, Agnieszka Holland, Julian Tuwim, Józef Hen, Ryszarda Hanin, Jerzy Kosiński, Aleksander Bardini, Leopold Tyrmand, Janusz Morgenstern, Izabela Cywińska, Krzysztof Kowalewski, Jerzy Ficowski, Daniel Passent, Anda Rotterberg, dzisiaj pan Konstanty Gebert. Bardzo serdecznie do tego spotkania. I goście nasi pana Konstantego Geberta, Stanisław Krajewski, filozof, działacz i Robert Więckiewicz, który przeczyta fragmenty dwóch książek pana Konstantego Geberta, 54 komentarze do Tory i 10 dni Europy. I może zacznijmy od fragmentu. To będzie fragment z książki 54 komentarze do Tory. Amerykański dziennikarz Stephen Dubrow dopiero jako człowiek dorosły dowiedział się, że jego katoliccy rodzice byli żydowskimi konwertytami. Zainteresował się wówczas swymi żydowskimi korzeniami i pierwszy raz w życiu poszedł do synagogi. Nabożeństwo było niezrozumiałe. Wstawali, siadali, jęczeli, każdy w swoim rytmie. Hebrajszczyzna równie dla mnie zrozumiała jak napad kaszlu. Co ja tu robię? I wtedy wyniesiono Torę. Nagle całe szwargotanie przeszło w szmer uznania. Samo powietrze stało się lżejsze i lżej było oddychać. Pękaty zwój Tory, spowity w połyskującą szatę jak królewskie dziecko, wyprowadził z szafy i podniósł wzdłuż ławek stary człowiek, radośnie zgięty pod jego ciężarem. Mężczyźni i chłopcy siedzący przede mną pośpieszyli powitać zwój, dotykając go frędzlami swych modlitewnych szali i całując go. I ja też runąłem naprzód w przypływie najgłębszego zrozumienia. Ja też rzuciłem się na Torę, niezdarnie podnosząc palce do wargi. Czułem się poruszony do głębi, przepełniony wdzięcznością i ulgą. Tu
wielbią książkę. Do znudzenia powtarzana jest talmudyczna sentencja, że Pan stworzył świat z Torą w ręku. Wszyscy wiedzą, że chłopcy żydowscy zaczynali naukę alfabetu w wieku 3 lat, że pierwszą literę, alef, smarowano miodem, by im pokazać, jak słodka jest wiedza, i że wśród Żydów nigdy nie było analfabetyzmu. Wygnani ze swej ziemi, zamieszkali w księgach. Gdy Tuwim ukuł znakomite lapidarne „Moja ojczyzna, polszczyzna”, przetwarzał jedynie ideę od zawsze obecną w kulturze galutu, z hebrajskiego galut diaspora, że póki jesteśmy na wygnaniu, póty naszym domem jest księga. Ja ją zawsze, jako pierwszą, ratowano podczas pogromu. Żydów bowiem ukształtowała księga. Mojżesz zniósł zbiegłym niewolnikom wolność wyrytą w kamieniu, a ona uczyniła z nich Żydów. Mówimy o sobie Am HaSefer, naród księgi. Przez 12 lat, pisał do syna Jehuda ibn Tibon, 12-wieczny filozof i lekarz z Prowansji, pozbawiałem się dla ciebie zwykłych ludzkich przyjemności i rozrywek i nadal pracuję na twoją schedę. Wsparłem cię, wyposażając na twój użytek zasobną bibliotekę, ulżywszy ci więc w potrzebie pożyczania książek. Książka ma własne życie. I jak pisał Maimonides, człowiek winien jest książkom należny im szacunek. Gdy umierają ze starości, gdy litery już się zacierają, a kart zaczyna brakować, składa się je w synagodze, w specjalnym schowku, genizie. Stamtąd uroczyście się je wynosi i z szacunkiem grzebie na cmentarzu. Gdy życie ludzkie przestało mieć jakąkolwiek wartość, cenę swą straciły też księgi. Wstrząśnięty Emanuel Ringelblum zanotował na kartach swego dziennika, że ludzie w getcie za bezcen wyprzedawali przekazywane z pokolenia na pokolenie tomy. Księgi żydowskie spłonęły w pożarach gett. Jeszcze dziś świadkowie wspominają nadpalone karty niesione przez wiatr na aryjską stronę. Inne zgniły w schowkach i piwnicach. Gdy podczas odbudowy warszawskiej synagogi Nożyków w 1981 roku robotnicy otworzyli hermetycznie dotąd zamkniętą genizę, pleśń natychmiast wdarła się na chronione dotąd karty. By ratować księgi, trzeba było je zagazować. Dawid Ben-Gurion powtarzał wielokroć, że Żydzi nie staną się normalnym narodem, dopóki nie będą mieli własnych prostytutek i złodziei. Wieczorem 14 maja 1948 roku, tuż po ogłoszeniu niepodległości Izraela, na ulicę Jerozolimy wyszły po raz pierwszy patrole policji państwowej. Po paru godzinach jeden z nich wrócił, uroczyście eskortując pierwszego w historii żydowskiego państwa złodzieja. Przestępca włamał się do księgarni i się zaczytał. I został. I tak go złapano. Oczywiście prowadzić, ale żeby zacząć tę rozmowę od tej rocznicy, która jest dzisiaj 68 roku, 8 marca, i rozmowę o książkach, to co panów też łączy, pana Krajewskiego i pana Konstantego Geperta, to są 54 komentarze do Tory. Tytuł książki pana Krajewskiego bardziej jest rozbudowany, komentarze dla nawet najmniej religijnych spośród nas. I powiedział pan w Tygodniku Powszechnym, kiedy te książki się ukazały, plus trzecia Pawła Śpiewaka, bo tak się złożyło, że w krótkim czasie ukazały się 3 książki z komentarzami do Tory. Pan Stanisław Krajewski powiedział, w ciągu kilku miesięcy wydano 3 książki, które próbują komentować Torę. Całą naszą trójkę, mimo różnic, łączy jedno. Nie wyrastaliśmy w tradycji żydowskiej, tylko dojrzewaliśmy do niej. I chciałbym zapytać o ten rok 68, który był przełomem. W swojej książce też
żyjąc w krainie prochów, Living in the Land of Ashes, napisał pan, że właściwie książki to zmieniły, to znaczy 68 rok, ta emigracja Żydów z Polski pozostawiła też wiele książek, które panu po raz pierwszy odsłoniły drogę do swojej tożsamości. Chciałbym panów o 68 rok i o te doświadczenia zapytać. To było tak, że inaczej niż wielu moich przyjaciół, ja się nigdy nie musiałem dowiedzieć, że jestem Żydem, bo tak, więc zawsze wiedziałem. I też zawsze wiedziałem, że to jest kompletnie bez znaczenia, że to jest jakiś detal biografii. Równie ważny jak to, że ojciec spod Białego Stoku, że po prostu nie ma żadnego znaczenia. Byliśmy normalną, porządną, komunistyczną rodziną, się buduje socjalizm. W przyszłości to w ogóle te wszystkie zambombony, prawda, znikną. I w tą, no to była tak zasymilowana rodzina, że nawet nikt sobie nie zdawał trudu, żeby zaprzeczać żydowskiemu pochodzeniu. To było aż tak nieważne. Tak? No i w tą zasymilowaną rodzinę, z tą mieszane małżeństwo, ojciec nie był Żydem, marzec trafił jak grom z jasnego nieba. Ja pamiętam pierwszy raz w życiu rodziców, którzy nie umieli mi wytłumaczyć, co się dzieje, bo sami nie rozumieli, że działo się to jedno, co na pewno w socjalizmie się zdarzyć nie mogło. A ja się po drodze spotkałem z milicyjną pałką błogosławioną, która mi rozmaite złudzenia na temat socjalizmu wybiła. Gdybym tego milicjanta spotkał, to bym mu pół litra postawił z wdzięczności. No. To w ciągu kilku minut nastąpiła taka przyspieszona edukacja, która inaczej pewnie musiałaby się wlec latami i diabli wiedzą, czy byłaby skuteczna. Natomiast no, jedną z rzeczy, które się zdarzyły, no, to jest to, że większość moich przyjaciół wyjechała, bo ich rodzice wyjeżdżali, no i nie mogli zabrać ze sobą wszystkich książek. Więc w antykwariatach za psie pieniądze można było skompletować przyzwoite żydowskie biblioteki. W dobrych przekładach na polski, proszę, ja ani jidysz, ani hebrajskiego, ani wząb. Jeszcze z przypisami, tak? Szalomasz, Lemalejchem, Perec, no wszyscy święci. Ja to zgarniałem, tamymi naręczami znosiłem do domu, żeby to przeczytać i zrozumieć, o co w tych Żydach chodzi. Jak ja już mam być ten Żyd, no to muszę zrozumieć, na czym to niby polega. Nic nie rozumiałem. I czytałem sobie te książki i w tym momencie doznałem olśnienia. Bo tak się złożyło, że dzieciństwo spędziłem w Turcji, gdzie rodzice byli na placówce, więc to tak otrzaskany byłem z rozmaitymi kulturami, że różnych ludzi jest różnie, więc to, że tutaj czytałem o jakichś mezuzach czy innych tałesach, to mnie nieszczególnie dziwiło, aczkolwiek nie rozumiałem, co to jest. Natomiast to, co mnie olśniło, to jest, że ja po raz pierwszy w życiu czytałem literaturę o sobie, o swojej rodzinie. Znaczy, ja wiedziałem, co się zdarzy na następnej stronie, tak? Kto się obrazi i w związku z tym nie będzie jadł. Tak. Wcześniej ja czytałem o znanych mi kulturach i obyczajach. Czytałem całą wielką polską literaturę, to mi się ogromnie podobało. Ale siebie na karty książek nie spotykałem, ani swojej rodziny. I też się nie za bardzo spodziewałem. A tu nagle, w tej całej egzotyce, w tych wszystkich mezuzach, tałesach i innych talmudach, co to jest, ciągle nie wiedziałem, co to jest, no to spotkałem swoją rodzinę, swoich znajomych, siebie. I to było no jak koło ratunkowe. No było coś, czego się można było uczepić, żeby dalej jakoś przetrwać ten koszmar, który się z każdego głośnika i z każdej pierwszej strony gazet na nas wylewał. Historia o pałce to przypomina takie diktum Słonimskiego. Mądrej głowie dość dwie pały w łeb. Tak? I to, czy pała, czy nie pała, ale rzeczywiście doświadczenie marca było absolutnie kluczowe, ponieważ okazało się, że to, co moi rodzice uważali, czyli że ta cała żydowskość jest czymś już nieistotnym i nie będzie niczym istotnym, nagle się okazało istotne i trzeba było coś z tym zrobić. To oczywiście całkowicie nas tutaj łączy, takie doświadczenie. No i książki, antykwariaty to może jedno, natomiast nieco później, dzięki różnym kontaktom z
naszymi przyjaciółmi z zagranicy, czyli ludźmi, których poznawaliśmy i zostawali naszymi przyjaciółmi, mogliśmy korzystać z książek zagranicznych, głównie amerykańskich, trzeba powiedzieć, przez pierwsze lata. I dzięki tym książkom amerykańskim no, zobaczyliśmy nagle, że to nie jest jakaś przeszłość, to jest świat, który był kiedyś, że to jest absolutnie świat, który istnieje żydowska kontrkultura, która jest no, zanurzona w tradycji, a zarazem jest to próba no, całkowicie nowoczesnego spojrzenia, zgodnego i z tym, co się prawda, działo jako kontrkultura na całym świecie od lat 60. Taka kultura młodzieżowa, no, próba no, jakiegoś nowego zdefiniowania świata, odniesienia również do religii innych, też dalekowschodnich. Także najbardziej może korzystaliśmy, no na pewno ja i moja żona, ale pewnie ty też z tej książki, która się nazywa Katalog Żydowski, Zrób to sam, gdzie jest na nim mnóstwo materiałów i takich wskazówek, ale również no jest trochę takiej historii tych właśnie grup chawurowych, czyli takich grup no, wspólnotowych, żydowskich, młodych ludzi, zwykle bardzo inteligentnych, częściowo wykształconych, po żydowsku częściowo nie, którzy wspólnie tworzą te nowe formy. No i to się jakoś nam wydało niesłychanie i bliskie, i inspirujące. I to był drugi bardzo ważny element. Czyli poza pałą jeszcze oprócz tego była ta inspiracja z zewnątrz. Izmaniti, byście byli dużo bardziej zaawansowani, byście wiedzieli, gdzie szukać. I jakie pytania stawiać. No, dużo bardziej, czyli o jeden milimetr, tak? Słuchaj, no w kraju ślepców jednooki jest królem, tak? Więc się strasznie cieszę, że mam okazję publicznie uznać dwóch wdzięczności, no bo wiesz, jeden to jest wobec tego milicjanta, a drugi jest wobec ciebie i Moniki, tak? Pani Monika Krajewska jest na widoku. Witam. Milicjant pokazał, gdzie nie warto iść, a myście pokazali, gdzie warto. Chciałbym chwilę o tym dochodzeniu do tożsamości też, do tego, co potem powstało w 1977 roku, ale w tej książce, żyjąc w krainie prochów, czy też Divine Land of Ashes, pisze pan, że o swoim pokoleniu. Polscy Żydzi po wojnie rodzili się w małych nuklearnych rodzinach. Mieliśmy matkę i ojca, bywało, że to było ich drugie małżeństwo, bo ich pierwsi małżonkowie ginęli w Auschwitz i Treblince. Często był brat lub siostra. Już ryzyko jednego dziecka wydawało się rodzicom zbyt duże. Niewypowiedziane pytanie, jakie tkwiło w ich świadomości, co z nim, z nią zrobimy, jeśli. Były też przyszywane ciotki, jedyni ocaleńcy, desperacko przywiązujące się do czyjejś rodziny. W szkole dowiadywaliśmy się, że istnieją też kuzyni i że koledzy spędzają z nimi święta w miastach na prowincji. Moja własna rodzina składająca się z czterech osób spędzała święta wokół bardzo widocznej choinki na wypadek, gdyby sąsiedzi do nas zajrzeli i zaczęli zadawać pytania. Ale nie mieliśmy kuzynów, nie mieliśmy świąt, tylko tę choinkę. Niektórzy z nas wiedzieli, niektórzy podejrzewali, a niektórzy zaprzeczali, że jesteśmy Żydami. Co ten termin oznaczał, nikt z nas nie wiedział na pewno. I wskazuje pan taki moment w jednym z wywiadów, 71 rok, kiedy jedzie pan do Stanów Zjednoczonych po raz pierwszy i tam właściwie poznaje tą dalszą rodzinę swojej matki i uczestniczy pan, opisuje szabat i pisze pan, że właściwie pan wtedy zrozumiał, że to nie jest Monteverest. I coś, co było dawno. Czego na pewno, prawda, dzisiaj już nie ma jak robić, nikt nie wie. No i potem odszukałem tych krewnych mamy, to właśnie jedyna część rodziny, która pozostała przy życiu. I tam był chłopak, kilka lat ode mnie starszy, który był Balczuwa, który powrócił do wiary. I ja u nich spędziłem pierwszy szabes. I no i wtedy właśnie za słupieniem zobaczyłem, że to się jest w ogóle do zrobienia, że to jest dla ludzi, że to nie jest jakieś, właśnie nie jest Mount Everest. I z tym się zresztą wiąże prześliczna anegdota, bo babcia Kena, tego mojego kuzyna, która była, o ile dobrze rozumiem, bo ja jestem w kolegacjach rodzinnych słaby, ciotką mojej mamy, ale może coś pokręci, bo to jest tego typu koligacja. Babcia Kena była, no tak jak żydowskie kobiety tego pokolenia, emancypowana, zasymilowana, niereligijna, coś tego. No i sobota rano po
kolacji szabatowej się powoli szykujemy, że pójdę do synagogi i nagle z piskiem opon zajeżdża swoim czerwonym mustangiem ciocia Marynia, czyli babcia Kena. To rzecz się dzieje w San Francisco. Wyskakuje, biega właśnie do mieszkania. Kenowi wtedy właśnie się urodziła pierwsza córeczka i mówi: słuchajcie, to ja zostanę z małą, wybierzcie samochód, pojedźcie na plażę. Ken na nią patrzy i mówi: babciu, jest szabes. Nie jeździmy samochodem, nie chodzimy na plażę, idziemy do synagogi. A bzdury, zawracanie głowy, jesteście młodzi, zabobony, wszystko tego, ja zostanę z małą, weźcie samochód. Ken na mnie spojrzał, mrugnął do mnie, żebym zauważył i mówi: babciu, bo babcia jest taka rozkosznie staroświecka. No i tu myślałem, że starszą panią szlachtę. Wrócił pan do Polski i właściwie myślę, że ten pretekst czy powód w postaci Carla Rogersa, który przyjeżdżał na warsztaty psychologiczne, musiał się pojawić, ale gdyby się nie pojawił, to prawdopodobnie panowie, tu znowu mówię o duecie, i tak byście do tego, co się zadziało, doszli, to znaczy do założenia żydowskiego uniwersytetu latającego. I to może pomówmy o tym początku i czym tak naprawdę był żydowski uniwersytet latający wtedy, w tym miejscu, gdzie rzeczywiście po tej emigracji 68 roku nieliczni zostali w Polsce. Ja byłem, pracowałem wtedy jako psycholog i wielu z naszego środowiska zajmowało się psychologią, psychoterapią. Karl przyjechał uczyć swojej metody terapeutycznej, psychologii humanistycznej i w Łaskarzewie pod Warszawą zrobił taki wielki workshop. Tam nas było ze 180 osób. I on pokazywał, pracując z poszczególnymi osobami, jak się pracuje metodami humanistycznymi, które były niesamowite, bardzo, bardzo piękne. I w którymś momencie, bo nas było tak strasznie dużo, to on zaproponował, żebyśmy się też podzielili na mniejsze grupy osób, które mają jakieś szczególne sprawy do załatwienia. No, powstała grupa rodziców małych dzieci, grupa artystów, grupa rozwiedzionych. I ktoś rzucił pomysł, żeby zrobić też grupę żydowską. Nie sposób dojść, kto to był. Ale ja jeszcze pamiętam ten nerwowy chichot na sali, jak padło słowo żydowska. To nie było słowo, które się wymawiało. To było słowo, które budziło poczucie niepewności, zagrożenia, nerwowości, które się eliminowało śmiechem. No to 77 rok. 9 rok. 9. Myśmy wcześniej już tak się trochę dorzedzali, no. Ale to wszystko było robione tak z doskoku i właściwie mam wrażenie, tak sami z siebie byliśmy przekonywali, to tak naprawdę nie jest na bardzo poważnie. Że to jest wszystko takie intelektualnie ciekawe, ale że to nie musi nas angażować, że to nie musi o nas stanowić. No i się odbyła ta pierwsza grupa żydowska. Został wyznaczony pokój i godzina. Jak tam wszedłem, wtedy się zorientowałem, że większość z moich przyjaciół to Żydzi. Ja wtedy większość z moich przyjaciół się zorientowała, że ja jestem Żydem. Bo to było coś takiego, co może wisiało w powietrzu, ale się nie mówiło. No, tak jak dzisiaj by się kogoś nie pytało, a czy pan czasem AIDS-a nie ma, tak? No i po tym doświadczeniu takim półterapeutycznym, półeksploracyjnym, żeby doszło do wniosku, które chcemy zakontynuować w Warszawie. I żeśmy się zaczęli spotykać co dwa tygodnie. I w którymś momencie powstała ta nazwa Żydowski Uniwersytet Latający, no bo po pierwsze był Uniwersytet Latający wtedy, a po drugie skrót fajny. I już przylgnęła. No, tak te początki pamiętam. Ale już pierwsze spotkanie, które było u ciebie w domu, pamiętam, było no trochę szersze i tam też już myśmy byli. A potem były kolejne spotkania w domach, latający, prawda, bo od domu do domu. No i pierwsze kilka spotkań to była w gruncie rzeczy kontynuacja takiej psychoterapii, czyli jakiejś no, takiej pracy psychologicznej. I no, można by to tak określić, że chodziło o to, żeby każdy uczestnik, wszystko jedno, czy był Żydem, czy nie, bo oczywiście byli różni wśród nas ludzie i mający żydowskie pochodzenie i inni, żeby był w stanie powiedzieć słowo Żyd normalnym tonem. To było coś tak bardzo trudnego wtedy i to wymagało no, właśnie no, jakiegoś procesu takiego wewnętrznego, żeby to się stało. I mi się zdaje, że to się stało. Więc dosyć szybko do tego doszliśmy, no i wtedy powstał problem, co dalej.
dalej, no czyli uczyć się, czy jakoś coś zgłębiać. No w każdym razie niewiele później, po kilku miesiącach chyba, część z nas, część tylko, ale jednak, to jest istotne, że ta część, uznała, że no zróbmy coś takiego, żeby w naszym życiu było więcej żydowskiego, żydowskiej treści. Takie dwie sceny pan z tego czasu opisywał, zapadające w pamięć. Jedna to jest z Łaskarzewa jeszcze, kiedy ktoś uczy was hebrajskich piosenek i idziecie na dworzec śpiewając. Pan opowiada reakcję ludzi, którzy, młodych i starych, jakby dwóch pokoleń. Od nas no, nie musiała przerabiać judaizmu kurs podstawowy, bo trochę jednak z domu wyniosła. I nauczyła nas paru prostych hebrajskich kanonów, że sobie szli na dworzec PKS-u czy na przystanek PKS-u śpiewając. I strasznie rzucała się w oczy różnica w reakcjach. Młodzi ludzie nas widzieli, się uśmiechali, machali, gdzieś tam dołączali. No i młodzi ludzie śpiewają jakieś zagraniczne piosenki, fajnie. Starsi ludzie stali, patrzyli na nas, nie rozumiałem, co się dzieje, bladzi. Oni widzieli duchy, czego jeszcze wtedy w ogóle nie rozumiałem. No, że to Łaskarzew przed wojną był sztetlem, tam ponad 30% mieszkańców, którzy byli Żydzi. I to były dźwięki zmarłych, to co oni słyszeli. Oni to tak rozpoznawali, ja kompletnie nie miałem tego świadomości. Dopiero jakby potem przyszło i dopiero potem zrozumiałem, skąd ta różnica w reakcjach młodych i starych. I ta druga scena, którą mam przed oczami, to jest jak w futrynie w drzwiach stoi człowiek i widzi spotkanie żydowskiego uniwersytetu latającego i ma łzy w oczach, czy też łzy ciekną mu po policzkach. To jakby tabu dotknął. Więcej, bo to było tak, że te spotkania żulu to się, no, znajomi zapraszali swoich znajomych, żeby powiedzieli znajomym, żeby wpadli, więc zawsze był duży przerób, no, pojawiali się rozmaici nowi ludzie. No i właśnie taki któryś nowy człowiek stoi i gapi się na nas i te łzy mu lecą po policzkach o tak, nie płacze, nie ma żadnego dźwięku, tu lecą te łzy. Ja się pytam, co się dzieje, bo ja nigdy nie widziałem tylu Żydów na kupie. On był z wojna z Piotrkowa Trybunalskiego, z jedynej żydowskiej tam rodziny. Cały życie wiedział, że nie można nikomu powiedzieć. A tutaj proszę, to ludzie publicznie mówią, że są Żydami, bo nie uważają, że to jest jakieś wielkie chocho. Odczucie co do znaczenia tego żydowskiego uniwersytetu, bo to, o czym pan mówi teraz i te sceny, które przywołujemy, jednak pokazują, że to miało dużo większe znaczenie, niż mogłoby się wydawać. Czy mają panowie odczucie, że rzeczywiście się ten renesans żydowski zaczął w tym momencie, pod koniec lat 70. Ja nie wiem, bardzo jestem ciekaw, jakie ty masz, Staszku, poczucie. Ja mam rzeczywiście, znaczy to jest tak, że myśmy rzeczywiście mieli takie poczucie, że myśmy odkryli żydostwo. Że przed nami była jakaś przepaść, pustynia, tajemnica, nic nie wiadomo. I że my to wszystko odkrywamy od zera, ewentualnie no, od 68, może przed 68 coś było. Co było głównie informacją o nas, znaczy myśmy do TSKŻ-u nie chadzali. TSKŻ był czerwony, a myśmy byli w opozycji. Więc w ogóle nie mieliśmy wielkiego pojęcia o tym, że jakieś życie żydowskie trwa, które nie musi odkrywać się od zera. I istnieje i działa. Rzeczywiście mam takie poczucie, że mieliśmy nie w pełni trafną taką samoświadomość pionierów. Natomiast jest też faktem, że ludzie, którzy byli aktywni w żulu, potem po 1989 roku, no często byli aktywni w odbudowie życia żydowskiego już na takiej szerszej płaszczyźnie, czyli że ten żul się na coś przydał. Ale na pewno nie był jedyną rzeczą, która się działa w życiu żydowskim. Ja byłem jeszcze w latach 60. parę razy w klubie Babel, więc miałem jakieś pojęcie, że coś się dzieje, ale to wszystko, co się działo i o czym mogłem widzieć, widziałem niewiele, miało jednak bardzo mało wspólnego z synagogą, czy z życiem religijnym, czy w ogóle z tradycją judaizmu. Więc od dochodzenia do tego było właśnie głównie własnymi siłami, w oparciu o książki oraz od czasu do czasu wizytujących nas ludzi z zagranicy.
No, mieliśmy również kontakty. No, w każdym razie ja, no, mieliśmy kontakty z ludźmi, którzy byli w synagodze tu niedaleko w owych czasach, ale to nie było proste, dlatego że oni na ogół mieli doświadczenie, znaczy wykształcenie jeszcze z dzieciństwa, sprzed wojny, i sposób mówienia o tych rzeczach, no, był taki, że to nie bardzo mogło do nas trafić. No, to znaczy, jak się mówi Tehillim o psalmach, no to no ja się mogę nauczyć tego słowa, ale to, że należy do ludzi takich jak my mówić, używając słowa psalm, a nie Tehillim, to jest coś, co jakby no, nie bardzo im przychodziło do głowy. W większości z tych ludzi, z którymi mogliśmy mieć kontakty, z tych starszych dla nas wtedy ludzi, którzy byli w synagodze. Więc tutaj właściwie nie było przekazu od poprzedniego pokolenia do naszego. W gruncie rzeczy nie było, już w latach, znaczy połomarcowych, prawda, w latach 70. czy 80. W tym sensie rzeczywiście to było z konieczności pionierskie. Oczywiście były jakieś no, wyjątki, powiedzmy pan Dattner, który trochę mógł nas uczyć i który potrafił to robić, ale jednak ten przekaz w zasadzie się załamał. To jest jedna z tych głównych rzeczy, że trzeba było zaczynać, prawda, od początku. Niezależnie od tego, czy to był wybór, czy tak się chciało, czy nie. No co jeszcze? Potem rzeczywiście część osób się zaangażowała w odnowę życia żydowskiego, w tym sensie to odegrało rolę. Na ile to było ważne, no, nam jest bardzo trudno powiedzieć. To znaczy, no, dla nas to było ważne, a nie ktoś, kto jest zupełnie zewnętrznym obserwatorem, nie najlepiej historykiem młodego pokolenia, stwierdzi, na ile to było ważne. I tych różnych języków, którymi mówiły te dwa pokolenia, ale też pan w swojej książce mówi o swoich rozmowach z Markiem Edelmanem, który nie mógł tego zrozumieć, pomijając tę kwestię religijną, ale nie mógł zrozumieć i używał takiego sformułowania, nie jesteście prawdziwi. No ja, nie sposób pominąć kwestii religijnej, która dla Marka tutaj była fundamentalna. On po prostu nas uważał po pierwsze za idiotów, że my w ogóle sobie wierzymy jakiegoś Pana Boga, co tam siedzi na chmurce, jak on mówi mi, cukierki rozdaje. A po drugie, dla niego, dla tych starszych panów z synagogi, no myśmy byli jakieś dziwadła kompletne. No. Nie tłumaczył mnie, panie, pan w ogóle nie wyglądasz. Ja mówię, co nie wygląda? No że na pan nie wyglądasz, musisz pan tu przychodzić. Dla nich było czymś trudnym do przyjęcia, że się na siłę wpraszamy do rodziny, tak? Bez tradycji, bez języka, bez doświadczenia kulturowego. I Marek uważał, że jesteśmy fikcja literacka, żeśmy się sami siebie wymyślili. I bardzo długo mi to powtarzał. Potem w którymś momencie przestał. Ja wiele osób pytałem, nie znam takiego przypadku, żeby Marek komuś powiedział, wiesz, nie miałem racji, ale przestał mi mówić, że jesteśmy fikcja literacka. Przestał mi mówić, żeśmy się wymyślili. Trwało to bardzo długo, ale w końcu przestał. W środowisku żydowskich mas pracujących, że tak powiem. Jak nie ma żydowskich mas pracujących, to nie ma Żydów. No mogą być jakieś jednostki, które gdzieś tam pozostały, to są jakieś pozostałości, które siłą rzeczy muszą zniknąć, bo o czym tu mówić? Żeby zamknąć ten wątek tej, jak pan to określa, pustyni pamięci, na której się znaleźliście jako pokolenie powojenne, też chcę jeszcze o jedną postać zapytać, innego pokolenia Marka Edelmana, ale od której rzeczywiście, jak zrozumiałem, wiele się uczyliście, Rafał Scharf, Felek. Felek to był taki nasz wszystkich zbiorowy dziadek, tak? To znaczy, jemu się udawało łączyć takie zupełnie naturalne, autentyczne bycie Żydem, bo by nim był, się urodził, się wychował i tak dalej, z absolutną nowoczesnością. Znaczy, to był on, tuż przed wojną wyjechał do Londynu i tam już został, ale zaczął przyjeżdżać do Polski pod koniec lat 70. Oszołomiony, że tutaj w ogóle cokolwiek jest. Chyba troszkę później. Znaczy on zaczął przyjeżdżać, kiedy Towarzystwo Korczakowskie zaczęło. Masz rację. Tutaj przyjeżdżać, to by chyba był już 80. Chyba masz rację. Może z nie koniec 70., a początek 80. I on się z kolei w ogóle dziwił, że tutaj cokolwiek zostało.
jakiekolwiek Żydzi, jakiekolwiek zainteresowanie Żydami, to go okropnie cieszyło. Ale Namion się nie dziwił w ogóle, bo dla niego młodzi ludzie, którzy się dezasymilują, no to była bułka z masłem. W Londynie miał takich napęczki, no bo nie było nic szczególnie interesującego. Więc doświadczenie z nim było fantastyczne, bo on się w ogóle nie dziwił temu, co tak dziwowało wszystkich. Natomiast on się dziwił tej Polsce, która z kolei nam się wydawała taka dość oczywista i niezaskakująca. No i w związku z tym mogliśmy się od siebie uczyć nawzajem. A od czasu do czasu Felek, no robił taki spacer po Krakowie. Felek uwielbił anegdotki, bo on krakowiak. No i w tym momencie przychodzimy do jakiegoś domu i Felek mówi, no a tutaj wiesz, Święty Boże wczesnego Alzheimera, no i zaraz spalę anegdotkę. Gebirtik tutaj gwizdał na tą swoją kochaną, żeby zeszła. Ja mówię, Felek zwariowałeś, myślę, że niemożliwe. No. Bo jest taka piosenka Gebirtika, Miriam kum kum kum, jak tutaj, prawda? On stoi w bramie, musimy ją wywołać. A Felek mówi, co zwariowałeś? Mnie ją odbił. No. I to był ten rodzaj więzi z życiem żydowskim, którego myśmy nie mieli, nie mogliśmy mieć. I żadna ilość książek tego nie zastąpi. Czyli taka realność, banalność namacalnego doświadczenia. I Felek no, był ogromnym wsparciem dla nas wszystkich. Jeszcze trzeba dodać, że on nie tylko był Żydem i krakowiakiem i nowoczesnym człowiekiem, ale też był bardzo polski. Znaczy on był słynny z tego, że potrafił godzinami recytować polską poezję. Co jest oczywiście wstrząsające zupełnie. I chyba nie ma takich ludzi obecnie, nie wiem, ilu było takich kiedyś przed wojną. Także no, został w Anglii, o co różni jego koledzy mieli pretensje, tak jak na przykład Menachem Begin, że on w drodze z Polski do Palestyny się zatrzymał w Anglii, tak już zostało. No i chyba warto powiedzieć to, jak on zawsze określał to, kim jest, to, że mówi, no tak, no bo Polacy to mnie uważają za Żyda, Żydzi za Anglika, a Anglicy za Polaka. Skoro jesteśmy, zakończył, ale właściwie rozpoczęła się wtedy droga do wolności. Jak pan powiedział, walka o wolność kraju znaczyła również walkę o wolność dla nas jako Żydów. Chciałbym, żeby do tej rozmowy o opozycji wprowadził nas fragment pana książki 10 dni Europy. To jest książka, która opowiada historię zdarzeń, miast i ludzi, którzy byli świadkami tych zdarzeń. Jeden dzień na dekadę. Książka jest rzeczywiście bardzo skrupulatna, napisana z dużą pasją i jak pan pisze we wstępie, największy problem miał pan z opowiedzeniem polskiej opozycji, bo był pan w środku, ale znalazł pan fenomenalny na to sposób. Robert Więckiewicz przeczyta fragmenty tego rozdziału dotyczącego Polski. Banalna, gdyż w Warszawie w styczniu 1981 roku generalnie brakowało wszystkiego. Nie tylko farb dla artystów. Octu z tajemniczych powodów nigdy nie zabrakło. Po drugie zaś nieścisła, bo farb tak całkiem nie zabrakło. W ciągłej sprzedaży była nadal ultramaryna i błękit pruski. Gdy malarz Edward Dwórnik odwiedził sklep przy Mazowieckiej, bez wahania kierowany nieomylnym odruchem PRL-owskiego konsumenta, by kupić, bo nie będzie, nabył te kolory, które akurat były, i udał się do domu malować. Dostępne mu farby narzuciły kolorystykę, ta zaś porę roku. Warszawa na południe była błękitnie zimna, pod śniegiem. Pustymi ulicami jeździły czołgi, wszędzie wznosiły się krzyże i w sowieckim stylu obeliski. W tle sterczały wieżyczki więzienne. W grudniu w kinie Luna, wspomina Dwórnik, przed filmem pokazywano przez tydzień wybór kronik filmowych z Gdańska sprzed lat 10. Ja to wszystko wówczas pierwszy raz zobaczyłem. Te czołgi na ulicach to wyludnione miasto. Cały dzień oglądałem tylko kronikę. Jak był film, wychodziłem i wracałem na następny seans. Nałożyły mi się te obrazy na Warszawę.
Na pierwszym obrazie z cyklu, placu zamkowym, czołgów jeszcze nie ma. Pojawiają się za to wrony, które wkrótce nabiorą całkiem nowego znaczenia. Na namalowanym w rok później placu teatralnym obsiądą już wszystko. Dachy, płoty, pryzmy śniegu. Ale już na kolejnych obrazach z początku 1981 roku, krakowskie przedmieście, Nowy Świat, czołgi parkują w równych, groźnych rzędach wzdłuż chodnika. Wjeżdżając w boczne uliczki, kręcą wieżyczkami. Na Placu Zwycięstwa, namalowanym w maju, widnieje obok stojących krzyży krzyż leżący. W 2 miesiące później zaczęto tam właśnie układać leżący krzyż z kwiatów, w miejscu, gdzie stała trumna zmarłego wówczas prymasa Polski Wyszyńskiego. Rodzina i znajomi to się za głowę łapali, że to niemożliwe, że mi odbiło, że jakąś wojnę jeszcze ściągnę, mówi artysta. Cykl się podobał. A gdy w następnym grudniu czołgi istotnie wjechały na ulicę i okazało się, że rozkazuje im wron, błękitny cykl Dwórnika stał się hiperrealistyczny i proroczy zarazem. Cały dzień jeździłem samochodem po mieście, tam gdzie tylko mogłem, i widziałem na ulicach swoje obrazy. Tylko ciężkich czołgów nie było, a u mnie były. W listopadzie 1981 roku Dwórnik wystawił kilka obrazów z błękitnego cyklu w nieistniejącej już galerii Tesy na Nowym Świecie. Dziś jest tam sklep z butami. Na obrazie przedstawiającym tę ulicę dom, w którym mieściła się galeria, właśnie mijał czołg. Obrazy wisiały wszystkiego 2 godziny. Wypatrzył je przez szyby jakiś funkcjonariusz z pobliskiego KC i nakazał natychmiast usunąć. Dwórnik przewiózł wyrzucone obrazy do galerii Art na krakowskim przedmieściu, tuż przy gmachu Ministerstwa Kultury. Tam na ich tle udzielił wywiadu CNN, a płótna mimo to spokojnie doczekały wojny jaruzelskiej. W pierwszych dniach stanu wojennego malarz przywiózł jeszcze kilka nowych obrazów i litografii. Oglądaliśmy je przez szybę zamkniętej galerii, nie mogąc się nadziwić, że na obrazie widać to samo, co na ulicy. Rok 1982 był ponury. Śnieg znikł z ulic, czołgi zostały. Ówczesną martyrologię opisano już aż do znudzenia, ale ludzie naprawdę ginęli, szli siedzieć, byli upokarzani, opluci i bezradni. Każdy gest solidarności przywracał nadzieję. Każda zdrada była jak splunięcie w twarz. Nieliczni mogli wybierać między świętym spokojem a gestem solidarności. Wśród tych nielicznych byli przede wszystkim artyści. Aktorzy bojkotowali telewizję i odmawiali udziału w kręceniu filmów. Plastycy, nie zapraszani zbytnio do telewizji, nie mieli tak jasnych kryteriów. Mieli natomiast hipotekę dość zabazgraną dotychczasowym udziałem wielu z nich w propagandowych imprezach reżimu. Ktoś w końcu malował te szturmówki, portrety. Być może dlatego Związek Artystów Polskich Artystów Plastyków jako pierwszy związek twórczy poparł powstanie Solidarności, a następnie podpisał z nią porozumienie o współpracy. W kwietniu 1982 roku anonimowa grupa plastyków wezwała do bojkotu. Granica my i oni została kategorycznie postawiona jak nigdy dotąd. Dwórnik maluje komentarze do rzeczywistości. Już są przedstawiający dwóch paskudnie wyglądających mundurowych, walących do drzwi mieszkania w bloku, powstaje w kilka dni zaledwie po ogłoszeniu stanu wojennego. Bojkotuje, zanim jeszcze bojkot został oficjalnie ogłoszony. W marcu 1982 odwołuje zapowiedzianą już w prasie wystawę w jednej z warszawskich galerii. W przerwie między zerwaniem jednej wystawy a uniemożliwieniem drugiej przez cenzurę wyjeżdża w kwietniu do Niemiec zawieźć obrazy na wystawę na paszporcie otrzymanym przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. W czerwcu ponownie wyjeżdża do Niemiec, by wziąć udział w prestiżowej wystawie Documenta 7 w Kassel. To jedna z najważniejszych europejskich wystaw plastycznych. Po powrocie był wzywany przez SB na nieformalne przesłuchanie do warszawskiej kawiarni Mozaika. Osoby zaangażowane w działalność niezależną odmawiały stawiania się na takie rozmowy. Dwórnik chodził i w rok później namalował o tym jeden ze swoich najlepszych obrazów. Przy kawiarnianym stoliku siedzi zadowolony facet, ostrzyżony na jeża w ciemnych okularach z psem u nogi. Wokół kłębi się kawiarniany tłum,
a z drugiej strony stolika siedzi rozmówca tego w ciemnych szkłach, nagi. Jest w tym cała przemoc tej sytuacji. Dwórnik wystawia dalej. To już jawne złamanie bojkotu. Zarazem na wystawach eksponuje obrazy wprost nawiązujące do tego, co dzieje się na ulicach. Podziemna tymczasowa Komisja Koordynacyjna Solidarności przyznała nagrody kulturalne. Na długiej liście laureatów znalazł się i Edward Dwórnik za błękitny cykl o Warszawie. Wśród plastyków zawrzało. Malarz swym złamaniem bojkotu, a zapewne także wojażami zagranicznymi i faworami władzy, zarabiał już na opinię kolaboranta. Kilkudziesięciu plastyków wystąpiło o odebranie mu nagrody. Patrzę na obraz człowieka podziemnego, Dwórnika, i czuję się tak samo jak wówczas w 1985 roku. Jakby ktoś napluł mi w twarz. Ulicą po śniegu idzie sobie za maszystym krokiem facet w wojskowej kurtce, czapce z wypchanym plecakiem. Z plecaka sterczy mu szabla, buława, korona i krzyż, na którym powiewa biało-czerwony proporczyk z krzyżem i literą V. W tle stoją urągający mu ludzie o wykrzywionych twarzach. Na kilometr widać, że ten Żyd knuje coś wstrętnego, skomentował obraz po latach Andrzej Osenka w Gazecie Wyborczej. A ja przypominam sobie, jak się czułem, gdy na 2 miesiące zaledwie przed publikacją reprodukcji tego dzieła w Kulturze generał Czesław Kiszczak triumfalnie ogłosił o aresztowaniu Czesława Bieleckiego. Człowieka, powiedział, który tyle z Polską miał wspólnego, że tu się urodził i tu odebrał wykształcenie. No tak, to miał być Żyd, potwierdza Dwórnik. Środowisko żydowskie i komunistyczne i opozycyjne zawsze było na pierwszej linii. Człowiek podziemny musiał mieć taką twarz, a ludzie się z niego śmieją. Bo Polacy mają kompleks Żyda. Społeczeństwo jest strasznie antysemickie. Jaki on tam podziemny? Idzie sobie w szpalerze, bohater, a my możemy tylko zazdrościć albo się śmiać. Tak z przekory trochę namalowałem. Prowokowanie mnie zawsze rajcowało. Kręciło mnie, że wzbudzałem wrogość u niektórych ludzi. Żona mi powiedziała, że tak malować nie wolno. Oglądam czarno-białą reprodukcję. Emocje, jakie towarzyszyły oglądaniu obrazu na łamach reżimowej gazety, już nie wracają. Człowiek podziemny irytuje, drażni, a nawet śmieszy. Ale gdy wyjąć go z kontekstu tamtego czasu, z kampanii szczucia i plucia, to i mnie już nie pluje w twarz. Jest w nim za to kawałek szyderczo przedstawionej prawdy o tamtym czasie. Właśnie to jest ten moment, żeby porozmawiać o tej drodze do wolności. Rzeczywiście wybrał pan bardzo ciekawą historię paradoksu. Mam wrażenie zresztą, że paradoksy zawsze pana interesowały w tym, o czym pan pisał jako reporter, jako publicysta, jako dziennikarz. Edwarda Dwórnika, człowieka, który malował rzeczywistość, bojkotował przed bojkotem, po czym z tego bojkotu został jako jeden z pierwszych wyrzucony. I chcę pana zapytać o tę pana drogę osobistą od psychologii, o której mówiliśmy wcześniej, właśnie do dziennikarstwa, do Dawida Warszawskiego, ten czas opozycji, w którym pan bardzo aktywnie uczestniczył. To właściwie nie była żadna droga, tylko jakoś tak się samo zrobiło, no bo szło się na psychologię, oczywiście z zamiarem bycia psychoterapeutą i pomagania ludziom, którzy cierpią. No już na studiach się dowiadywaliśmy, że jeżeli człowiek cierpi, to znaczy, że jest częścią układu rodzinnego, który jest patologiczny i że nie leczy się objawu, tylko trzeba leczyć całego człowieka, tak nie można leczyć człowieka, trzeba leczyć rodzinę. No a jak tu leczyć rodzinę, jeżeli ona tkwi w patologicznym, chorym społeczeństwie, tak? I tak właściwie ani się człowiek nie obejrzał, a z psychoterapii przychodziło się do knucia bezszmerowo i bez zauważenia, nawet się gdzieś przeszło, no bo jedno logicznie wynikało z drugiego.
Zresztą pamiętam, jak kiedyś wpadłem na ulicę, to był 80. rok, wiosna, na kolegę, który pracował w szpitalu psychiatrycznym na Nowowiejskiej, który szedł wściekły tak, że puszczał dym uszami. Jako zawlukłem do knajpy, postawiłem mu bliskę i mówię: Andrzej, co się dzieje? Mówi: co się dzieje? No ci powiem, co się dzieje. Przywieźli nam wczoraj pacjenta. Katatonik. Katatonia to jest taka kondycja psychiatryczna, w której człowiek leży nieruchomo, nie rusza się. Katatonik. Na brzuchu leży. Nie rusza się. Mówi, że nie może się ruszyć, bo ma gierka na plecach. Z czego ja mam go leczyć? Więc to przejście było takie właściwie dość naturalne i bezszmerowe. I ani się obejrzałem, a w domu zalegały jakieś stosy podziemnej prasy chłopskiej, żeby było śmieszniej, które tam się po sąsiedzku drukowały, u mnie się składały. I no, tu naprawdę nie było żadnych wyborów. To po prostu szło w sposób tak naturalny, że jak w pierwszych miesiącach stanu wojennego spotkałem koleżankę, której nie widziałem no dużo więcej niż pół roku, czyli nie widziałem, ostatni raz ją widziałem przed wybuchem stanu wojennego. No, wpadliśmy na siebie, krótka rozmowa, mąż, żona, dzieci, co słychać. I potem ja ją pytam, dopiero potem usłyszałem, co powiedziałem. Mówię: Agata, a w której tajnej organizacji ty działasz? A może to sekret? To było naturalne założenie, że wszyscy knują. Potem się okazało oczywiście, że nieprawda, podobnie jak to nasze wyobrażenie, że my jesteśmy naród. No też nieprawda, naród był tu i tam, jeszcze gdzie indziej. Ale ta naturalność i bezszmerowość tego przejścia no z perspektywy czasu wydaje mi się ważna. I właśnie dlatego, że mi się wtedy wszystko wydawało takie naturalne i oczywiste, no to zaczęły mnie fascynować przypadki, gdzie nie było naturalnie i oczywiście. Tak jak na przykład z tym dwórnikiem, tak? Który stawał w poprzek, a potem stawał w poprzek w poprzeka. Dlaczego? Bo lubił. I może w ogóle o to w tym wszystkim chodzi, żeby żyć w takim społeczeństwie, w którym możliwy jest taki dwórnik, który staje w poprzek w poprzeka, bo lubi i nikomu nic do tego, tak? Czy mógłbym zadać pytanie? Słuchaj, a w tym twoim bezszmarowym przejściu, jak uważasz, jaką rolę odegrało wychowanie rodzinne? No myślę, że podstawową. To znaczy, jak powiedziałem, moi rodzice przedwojenni komuniści. I jeżeli spędziłem 10 lat na demontowaniu tego, co oni całe swoje życie spędzili, żeby zbudować, no to dzięki wartościom, które wyniosłem z domu, czy oni mnie tego nauczyli. Ja od nich się uczyłem, no, że jak policja bije ludzi, to trzeba być z ludźmi, nie z policją. Ludzie mogą nie mieć racji, ale to trzeba być z ludźmi. Także nie wolno krzywdzić. No takie ABC. Oni sami mieli trudności, żeby pogodzić to, czego mnie uczyli, z rzeczywistością, w której żyli. Ale też, no taki dość zabawny przykład. Widziałem, dzieciństwo spędzili w Turcji, rodzice tam byli na placówce. I siedzieliśmy w tej Turcji 7 lat. Ja wróciłem, całą szkołę podstawową miałem w Turcji. Wróciłem, poszedłem do liceum. I od pierwszej rzeczy, którą zrobiłem, to zapisałem się do ZMS-u. Dlaczego? No dlatego, że nie widziałem dzieci, które by spały na ulicach przykryte gazetami, co w Turcji wówczas było widokiem dość powszechnym. Więc uznałem, że socjalizm działa, tak. Więc mówili: zaraz, wolnego, dopiero co przyjechałeś, nie wiesz, wstrzymaj się. Nie, ale byłem mądrzejszy, ja wiedziałem, że socjalizm działa. Rodzice, przedwojenni komuniści, mnie przekonywali, żebym się wstrzymał. I ja im strasznie dużo zawdzięczam. Bardzo ich kochałem. Ale przede wszystkim zawdzięczam właśnie to, no, że mnie tego nauczyli, że człowiek ma zawsze rację, jak się buntuje. No. I bez nich pewnie no, nie byłbym taki odważny. Zresztą zabawna historia, bo okazało się, że jakiś historyk z IPN-u pisze o mnie pracę i osobno skontaktował, cały zdziwiony, że ja, no, opozycja korowska, a zarazem antykomunista, bo jemu to jakoś nie pasowało. To już takie późniejsze klisze, prawda, że ten KOR to wszystko były takie no, różowe, półkomunistyczne i tak dalej. I on biedny zaczął czytać i kompletnie mu nie pasowało. I dzięki niemu ja dotarłem, znaczy on mi przysłał po prostu zeskanowane,
to, co zostało z moich ubeckich akt. Bo ja nigdy nie chciałem zobaczyć swojej teczki. Bo się zawsze bałem, że jak zacznę ją czytać, no to będą tam też jakieś raporty donosicieli. I ja się zorientuję, kto donosił, tak? Jakbym się dowiedział 25 lat temu, to bym poszedł i nawalił po morcie. No ale dzisiaj nie pójdę, nie nawalę po morcie. To było 25 lat temu, to minęło. I będę miał kłopot, tak? Jak spotkam takiego kogoś na ulicy, to co? Demonstracyjnie przejdę na drugą stronę ulicy, ręki nie podam? Czy będę udawał, że nic się nie stało? Znaczy, ja mam mieć kłopot z tego powodu, że ktoś 30 lat temu był świnia? No nie, to ja już wolę lepiej tego nie czytać. A zarazem oczywiście strasznie ciekawiło, co tam niby jest. No i okazało się, że niedużo jest, że większość została zniszczona, ale zachował się protokół pierwszego przesłuchania w stanie wojennym, gdzie on najpierw po mnie przyszedł, dobrze ilustruje, jak źle funkcjonował ten system. Oni nie aktualizowali bazy danych adresowych. Myśmy się w marcu 81 przeprowadzili pod nowy adres, a oni przyszli po mnie w noc stanu wojennego pod stary adres. Mało tego, ten facet, któryśmy się zamienili na mieszkanie, akurat nie nocował, bo nocował u swojej dziewczyny. No i oni na niego zaczekali. Jak przyszedł, już byli zdrowo zmarznięci, dostał straszny łomot biedny. I oczywiście musiał im powiedzieć to, z kim się zamienił na mieszkanie, więc podał mój adres. Ale najwyraźniej w Ubecji uznali, że taka groźna ekstrema to już się dawno schowała. Więc nie przyszli, a groźna ekstrema smacznie sobie spała. Telefon nie dzwoni pysznie, telewizora i tak nie oglądamy. Dopiero jak wyszedłem na miasto i właśnie zobaczyłem czołg na placu na Rozdrożu, myślałem, że coś dziwnego. Więc poszedłem do tego czołgu, zacząłem walić w czołg. Otworzyła się klapa, wystawił głowę żołnierzyk. Ja pytam, co jest? Wojskowy zamach stanu? On mówi, tak. Aresztowaliśmy klika Wałęsy i klika Gierka. Ja myślę sobie, no dobra, zadaj durne pytanie, dostaniesz durną odpowiedź. Tak? Cokolwiek to jest, to żaden zamach stanu nie jest. No potem okazało się, że jednak jest. A kilka dni później przyszedł dzielnicowy z powiestką, że mam się stawić na mostu. Jakże wszyscy usiedli z moją małgonią błogosławionej pamięci nad tą powiestką, zaczęliśmy kalkulować. No, już były pierwsze wyroki. Więc myśmy sobie wyliczyli, że dostanę tak 3,5 góra. A pewnie będzie wcześniej amnestia i wyjdę. A jakbym teraz poszedł się schować, no to cholera wie, to może być na całe życie, tak? No to nie, to lepiej odsiedzieć. No to stawiłem się na mostów z chlebaczkiem, w którym mnie Bogu nie wyposażyła. Z ciepłymi kalesonami, cebulą. No, znaczy, to jest niesamowite, taka genetyczna zdolność kobiet w Polsce, że wiedzą, co się mężowi pakuje, jak idzie siedzieć, tak? Tyle tylko, że wtedy już byle kogo to nie brali. No, internaty były pełne, więzienia były pełne. Mnie ten ubol przesłuchiwał 6 godzin, a ja, mimo że była zasada, że się z ubolami nie rozmawia, z wszystkimi rozmawiam po prostu, jestem, nie umiem inaczej. Więc tam rozmawiałem z nim i grałem takiego jajogłowego, tak? Że co prawda oczywiście wróg, ale nieszkodliwy. No, mówię, no, wie pan, wy mówicie to, opozycję tamto, ja jestem naukowiec, ja muszę porównywać źródła, niania. No i on w końcu po tych 6 godzinach doszedł do wniosku, że rzeczywiście już nie ma co się wysilać. Na moich oczach podarł mi nakaz internowania i potem mówi, a czy mogę panu zadać osobiste pytanie? Ja mówię, no pytaj pan, nic innego pan nie robiłeś innego niż przez ostatnie 6 godzin. Tak? On mówi, proszę pana, bo oboje pańscy rodzice, takie piękne, partyjne postacie. Jak to się stało, że wychowali syna na takiego reakcjonistę? Ja mówię, pan, pytanie można zadać pokolenie wcześniej. No, rodzice mojej mamy według waszej kategorii burżuje. Mama była dziadek był inżynierem przed wojną, czyli burżuje. Tak. To według waszej kategorii burżuje. No to jak to się stało, że wychowali córkę na komunistkę? I on spojrzał na mnie z taką autentyczną rozpaczą w oczach i powiedział, wie pan, ja tego nigdy nie byłem w stanie zrozumieć. I to się okazało, to się zachowało. Ja potem nawet myślałem, że ja to upiększyłem, to jest zbyt piękna historia. Ale to się zachowało, to dokładnie tak to spisał w tym protokole z mojego przesłuchania. No i napisał, że co prawda, tam wrogo nastawiony, ale nieszkodliwy, bo tam miał głowy. I na marginesie jest do bazgrady dopisek przełożonego, Towarzyszu Górski,
Co wy robicie? Facet w pierdlu powinien wylądować, a nie wrócić do domu. Więc tak, to zawdzięczam rodzicom bardzo. To też, że wiedziałem, co się towarzyszowi Górskiemu, który mi się zupełnie nie przedstawił, odpowiada w takiej sytuacji. No i rozumiem, że bardzo prędko później, czy w ogóle już w tym momencie, się zacząłeś zajmować aktywnym pisaniem do podziemnej prasy. W naszej podziemnej komisji zakładowej, ja pracowałem wtedy na Akademii Medycznej, no mnie wyznaczono, żebym ganiał po mieście i zbierał informacje. Ganiałem, zbierałem. I po dwóch, trzech dniach się okazało, że nas więcej takich ganiających, zbierających, czyli się wymieniać informacjami. No w końcu zaczęliśmy to z Małgonią przepisywać na maszynie do pisania przez kalkę na bibułce, żeby usprawnić ten proces przekazywania informacji. Przyszedłem do wniosku, że nie tylko to przekazywać, ale rozrzucać to, żeby ludzie wiedzieli. I żeśmy parę takich akcji ulotkowych wykonali na Dworcu Centralnym. Myślę teraz ze zgrozą, bo dotrzeć po tym, co było napisane na maszynie, do maszyny nie byłoby bardzo trudno. Po prostu sami na siebie żeśmy donos napisali. To się nazywało przegląd bieżących wiadomości. No i gdzieś tak w połowie stycznia, 82, pocztą podziemną dostałem informację, że redakcja podziemnego pisma KOS chciałaby się ze mną zobaczyć. No ja tak spęczniałem z dumy, że się z trudem w drzwiach mieściłem. No, prawdziwe podziemie, poważne podziemie chce się ze mną zobaczyć. Przysłali łącznika, śluzowaliśmy się przez dwie bramy. No w ogóle byłem zakłócony, właściwie można umierać, tak? No a potem dotarliśmy do tego konspiracyjnego lokalu i okazało się, że sami znajomi w tym podziemnym piśmie KOS. I tak już tam zostałem. A głównie dlatego, no, że wszystkie dobre pióra już siedziały, tak? Że oni zwinęli prawie 6 tysięcy ludzi. Więc trzeba było sięgnąć drugiego, trzeciego garnituru. I tak zostałem za dziennikarzem. W przeciwnym wypadku pewnie byłbym psychoterapeutą i nic innego się już nie angażował. Polskie dziennikarstwo straciłoby znakomitego dziennikarza. Ale za to kilka lat później, bo przychodzimy do tego ważnego momentu, jest pan już akredytowany przy rozmowach Okrągłego Stołu jako dziennikarz i tam się spotykają obie grupy już, tych, którzy siedzieli po jednej stronie i tych, którzy siedzieli po drugiej stronie. Poproszę o fragment filmu Piotra Bikonta Stół bez kantów. Dzięki uprzejmości Wideo Studio Gdańsk mamy ten materiał. Frasyniuk? Jestem. Kajon Gerek? Jest. Gil? Gotowy na wszystko. Hal? Jest. Kuroń? Jest. Szajniewicz? Jestem. Liwak? Jest. Mazowiecki? Jest. Merkel? Jest. Michnik? Alek Zakoś. Pielszyk? Radziewicz? Obecny. Samsonowicz? Jest. Stelmachowski? Jest. Stomma? Obecny. Szaniawski? Jest. Szczepański? Jest. Śliś? Jest. Przeciakowski? Jest. Turowicz? Jest. Wałęsa? Mili Państwo, ja chciałem się bardzo serdecznie pokłonić Państwu. Jednocześnie chciałem w tym momencie prosić Państwa o to, abyśmy zwrócili uwagę, że jesteśmy drużyną. Drużyną i zwycięstwo musi być drużyną. Ja pytanie mam, przewodniczący, a czego Pan zmienił strategię? Miało być odwrotnie, że zwycięstwo miało być indywidualna, porażka drużynowa. Proszę Państwa, mamy parę fanarzy, dlatego że te programy, które tam są i porządek, on może się zmienić. I w każdym razie ci ludzie, szczególnie o dużych doświadczeniach, muszą być przygotowani na alarmowe wystąpienia, tak mam na myśli Adama, Jacka i innych, że może będzie i trzeba skorzystać z rejestru. Ale nic, miejcie kartki zapasowe. Ja zaś się pytałem, bo to jest na nazwiskiem. Ja się po polsku powiedziałem. Masz, o! Jak tam by gawarimo o solidaryzm, to przyjeżdżę w jego imię widu El Valensu i jego grupu, bo tam już to suście słyszy jeszcze druga grupa w solidarności, która ja prawdziwodziejstwuję w Wałęsie i z której my nie wiedzą wiele gaworów. To właśnie to destruktywni są, to jest Jacek Kuroń, tak, Mazowiecki. Cała ta dynamika napięcia w tej scenie bierze się stąd,
że oni się śmieją z czerwonego, prawda, że taką prymitywną taktykę stosuje. Śmieją się z siebie nawzajem, bo jednak coś jest na rzeczy. I taka troszeczkę nerwowa, ale uwielbiał prasę rosyjską, sowiecką i Trybunę Ludu. Jedyna taka gazeta na świecie, gdzie z tekstu nic nie można się dowiedzieć. Natomiast z tego, czego nie ma w tekście, wszystko. Tylko, że w którymś momencie się w ogóle okazało, że także i to już nie gra. Bo nagle się okazuje rzeczywista polityka, nie dyktowana rytuałem, tylko to się targuje, coś się daje, kupuje, sprzedaje, przepychanka, ten straży, ten się wycofa, to coś normalnie w polityce dzieje. I te wszystkie gazety steczące po adobowych kieszeniach nagle stały się no, kompletnie bez znaczenia. Dziękuję. No właśnie tutaj pan jako dziennikarza w tym zdarzeniu, jakim był Okrągły Stół, ale też to spotkanie nagle z tymi wszystkimi ludźmi, którzy byli w przeciwnym obozie. To było dość niesamowite, ale ja najpierw muszę się wytłumaczyć, skąd ja się tam w ogóle wziąłem. Bo mnie najpierw wciągnięto do drużyny, do podstolika prasowego. Tam miałem negocjować prawo prasowe. I najpierw się strasznie ucieszyłem, a potem doszedłem do wniosku, że nie ma sposobu, że czerwony prasy nie odda. Trzeba będzie podpisać jakiś zgniły kompromis. Ja tego nie będę podpisywał. No to w związku z tym ja jednak nie mogę w tym uczestniczyć. Ale w międzyczasie już byłem na liście, tak? No tylko powiedziałem Heleniu Łuczywo, że ja nie będę uczestniczył, a na liście już byłem. Więc wchodziłem sobie na negocjacje i siadałem sobie przy okrągłym stole, zwłaszcza przy stole politycznym, z wielkim znaczkiem, z logo KOSA, tej mojej podziemnej gazety, którą Małgonia ręcznie mi wyrysowała. No i wchodziłem i siedziałem. No, nasi mnie nie wyrzucali, no bo nasz. Czerwony mnie nie wyrzucał, no bo byłem na liście, no i jak wchodzi, to pewnie może, tak? I w związku z tym, no, miałem wymarzoną sytuację dla dziennikarza bycia obecnym przy dość niesamowitym wydarzeniu, jakim był ten Okrągły Stół. Napisałem o tym zresztą książkę Mebel, którą wspominam dość czule. To była pierwsza relacja z Okrągłego Stołu. I to było w sumie bardzo niesamowite doświadczenie. To wideostudio Gdańsk mnie też prosiło, żebym kręcił. Ja tam ganiałem z kamerzystą, zwłaszcza usiłowałem namówić generała Kiszczaka na wywiad. Czyli za przestępstwo, za które on sam siebie powinien potem wpakować do więzienia. Myśmy tutaj wszyscy byli podziemni, tak? To była nielegalna praca. Więc doszło do tego, że jak była przerwa w obradach, ja z kamerzystą biegłem do Kiszczaka, to Kiszczak uciekał, co sprawiało nam trochę satysfakcji. Ale też to była taka obustronna fascynacja, jak się okazywało, że tam po drugiej stronie nie siedzą jakieś ludojady, potwory, no tylko w miarę normalni ludzie. Z w miarę normalnymi pomysłami. Tym bardziej, że te strony nie były do końca jasne. Głównym negocjatorem przy stoliku, pod stoliku politycznym po tamtej stronie był profesor Rejkowski, który był naszym profesorem w Instytucie Psychologii. I w przerwie podczas obrad, jak obrady szły dobrze, to obie grupy siedziały przemieszane przy przerwie na obiad. I tak jednej złożyło, że siedzieliśmy razem z Piotrkiem Pacewiczem, który był w ogóle asystentem Rejkowskiego na uczelni, asystentka Geremka przy rozmowach Okrągłego Stołu. We trójkę żeśmy sobie siedzieli w kącie, żeśmy sobie z ożywieniem rozmawiali o interesujących badaniach z psychologii społecznej, które przeprowadzimy, jak wszystkie te bzdury tutaj się skończą. I obok siedział Kazimierz Barcikowski, wówczas bardzo ważna postać w KC, teraz zapomniany. I my tu sobie tym żargonem psychologicznym gadamy, a Barcikowski coraz głośniej siorbie zupę, no coraz bardziej wyraźnie niezadowolony i wykluczony z rozmowy. Rejkowski tu się zorientował, że coś jest nie tak. Och, Kaziu, przepraszam, zapomniałem ci przedstawić, pan Pacewicz, pan Gebert, moi najlepsi studenci. A sobie Barcikowski mówi, no, to ładnie ich wykierowałeś. Ale dla mnie najbardziej przejmującym i przerażającym momentem
W połowie marca były demonstracje przeciwko Okrągłemu Stołowi, które robiło Niezależne Zrzeszenie Studentów. I pamiętam, jak sobie stoję w Pałacu Namiestnikowskim, patrzę przez okno z drugiej strony dziedzińca, przewalający się krakowskim przedmieściem tłum demonstrantów. Obok mnie ktoś zatroskanym głosem mówi: no, żeby nam tylko ci młodzi z stołu nie wywrócili. No ja z taką gospodarską troską los przedsięwzięcia odwracam od pana Andrzej Gdula, który reprezentował przy stole Ubecję. No. I takie poczucie, że my tutaj się wspólnie martwimy, tak, żeby ta łódź nam z stołu nie wywróciła. No, miłe to nie było. Ale ten stół to było niesamowite doświadczenie. Bo po pierwsze, pierwszy raz w życiu widziałem politykę w działaniu. Czyli sztukę tego, co możliwe. Sztukę robienia kompromisów. Dla mnie do tej pory kompromis to było brzydkie słowo. Kompromis to był taki forma, żeby wyrazić właściwie coś, co się nazywa tchórzostwem czy zdradą. To zrozumiałem, że kompromis to jest rzecz bardzo dobra i bardzo cenna. I warto o kompromis zabiegać. I potem jeszcze miałem taki moment, zacząłem przychodzić na konferencję prasową Urbana z tym znaczkiem kosa w klapie. I Urban zawsze mówi: o, przyszedł pan z CIA. I coś za trzecim, czwartym razem. Mówię: panie ministrze, to mówmy się tak. Niech pan znajdzie jakikolwiek dowód, że ja z tym CIA mam coś wspólnego. Ja ich pozwę do sądu o zaległy żołd i podzielimy się 50-50. Potem już przestał mówić, że pan z CIA. Ja uważam to Okrągły Stół za niesamowity polski sukces. Za gigantyczne osiągnięcie. Dzięki temu możliwa był demontaż dyktatury bez przemocy. I pamiętam, jak w 10. rocznicę Okrągłego Stołu było takie wielkie seminarium na ten temat w Stanach, w Uniwersytecie Ann Arbor w Michigan. W Polsce nie mogłoby się odbyć, bo natychmiast byłaby pskuwa i awantura. Tam była jakaś 1/4 uczestników Okrągłego Stołu, po prostu opowiadali, jak to było, uczeni politolodzy nas badali. I ja miałem takie spotkanie z grupą rozmaitych politologów, gdzie opowiadałem o tym, jak jest Okrągły Stół odbierany w Polsce. Opowiadałem o tym, że jesteśmy oskarżani, że jesteśmy zdradzili, że jesteśmy różowi, dogadaliśmy się z czerwonymi, no zdrajcy. I taka świetna dziewczyna, chińska emigrantka, westchnęła i powiedziała: o Boże, żeby nas ktoś tak chciał zdradzić. Mamy